Wyglądał Malina, który nie wtrącał się w pojedynek Stawarczyka w Robaka, jedynie trzymał kciuki za swojego młodszego kolegę. To była stara metoda trenera Pawła Janasa. Mamy dwie zmiany. Łukasz Woliński i Dominik Kun za Patryka Małeckiego. Coś tam, o, już nawet chciałem powiedzieć, że miele pod nosem przekleństwa Patryk Małecki, ale nie, wymknęło się coś więcej. Zszedł Patryk Małecki i zszedł Maksymilian Rogalski. Trzy zmiany wykorzystane. Numer 93, Łukasz Woliński. Ulala. No, dobrze, że nic się nie stało Ediemu, ale jak widać, Eddie Andradina miał minę, jakby chciał zapytać, a skąd ten, ten kosmonauta przyleciał. Eddie jest w Polsce od kilkunastu lat, a nigdy nie widziałem twarzy Brazylijczyka tak przerażonej. Tak, to prawda, bo to jest człowiek, który się uśmiecha zawsze. Nawet wtedy, kiedy się nie uśmiecha, to ma promienny uśmiech na twarzy. Zdaje się, że historia Patryka Małeckiego, schodzącego na ławkę rezerwowych, miała swój ciąg dalszy. Dalszy ciąg. Już za moment powie Państwu o tym, po tej właśnie może... Po tym centrostrzale Murawskiego opowie Państwu Grzegorz. Grzegorz Milko. Oj, miała, naprawdę. Odcinek numer jeden to było to, że Patryk Małecki stały się kopnął w ławkę, to w kompleksę. Tak. A odcinek numer dwa to że trener Wdowczyk podszedł do niego i naprawdę tak po ojcowsku, ale też zarazem po żołniersku, jak surowy ojciec, bardzo, bardzo wypożyczył sobie Patryka Małeckiego, kończąc całą taką swoją tutaj właśnie zruganie tak naprawdę swojego zawodnika tym, że porozmawiamy później, a więc nie chciałbym być naprawdę w skórze Patryka Małeckiego. Ojo.